Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj jedziemy sprawdzić danie, które absolutnie uwielbiamy. Pochodzi z Włoch, aczkolwiek najbardziej znane jest w Stanach Zjednoczonych. I właśnie miejsce, do którego zmierzamy, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Najbardziej znana sieciówka, pizzeria na całym świecie, a mianowicie Pizza Hut. Podobno jest bardzo dobra, ekskluzywna, niesamowicie smaczna. Czy rzeczywiście tak jest? Kiedyś jadałem. Teraz miałem długą, długą przerwę. Dlatego nie omieszkam sprawdzić na przykładzie praktycznie całego menu. Od pierwszej do ostatniej pozycji. Jak to będzie smakowało i za ile? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy. Pizza plus dwie dodatki, 24,99 na wynos w 10 minut. Mógłbyś mi pomóc, a nie. Ja pierdyle. Daj, ja muszę pokazać. Ty czaicie to? Na dwóch. No ja wiem, ale... Kosmos niebywały. Cofnąłem się po łyżeczkę. To będzie zupa! Taką dali? Dobrze, będzie do chaty. Poczekaj, muszę jak norek. Uczesać w ręce. To co tu mamy? Autentycznie jest zupa w Pizza Hut? Dlatego wziąłem. Ale ładnie pachnie. Bardzo ładnie. Zupa jest bardzo gęsta. Nawet tutaj widać, że jest. Jest kurcze pieczone bez makaronu. Pachnie bardzo ładnie, intensywnie, pomidorowo. I to tak na maksa pomidorowo. W porządku. Taka jest bardzo delikatna, neutralna. Dla dzieci to jest najlepsza opcja. To dzieci myślę, że byłyby zadowolone, bo jest pomieszanie troszeczkę smaku kwaśno-słonego ze słodkim. Ostatni finish jest słodki. Ile pomidorowa według Ciebie? 7 zł? 9,99. 9,99, to bym tyle za nią nie zapłacił. Jest okej, ale nie rwie. Frytki! Tak ładnie zapakowane, zobaczcie jaki ładny napis na frytkach jest. Teraz Wam otworzę na tym samym ujęciu. Tak wyglądają, zobaczcie sobie sami. Frytki, porcja może być, ani duża, ani mała. Mamy dodatkowo do tego sos. Pachną, okej, wszystko jest widać w tym pomidorowym sosie, tak jak na czym zbudowana jest pizza. Mrożone. Stały się już bardzo gumowe. Wyciągnąłeś się minutę temu, kiedy odebrałeś, no to z 3 minuty temu tu przyszły. To nie były na świeżo robione. Absolutnie. Ile za frytki byś dał? Za te? Takie frytki? 2 złote. I to na żużlu. Na żużlu, ale to musisz prowadzić. Muszę zapić. Ile one kosztują? 7 zł. 7 zł. Mm-mm. Absolutnie nie. Rozmoknięte, już takie są jakby opuchlizną wodną nasiąknęły. Sos w porządku. Sos nie może się przyczepić. Dużo oregano, dużo bazylii. Jest taki bardziej ziołowy. Pomidory nie są aż tak wyczuwalne jak w zupie. Aczkolwiek nie jest to nic niedobrego. Możemy go sobie zachować do pizzy, wtedy będzie dobrze. Rollsy? A ja czegoś takiego nawet nie jadłem chyba. Tak wyglądają, moi drodzy, rollsy z tego miejsca. Jest to pozycja, widzę, z ciasta pizzowego, szynka, ser i sos do tego został podany. Tak wyglądają, tak się prezentują. Wylewa się szynka, wylewa się ser, zamknięte albo w tortilli, albo w cieście do pizzy. Chyba bardziej w tortilli. No dobra, poczekajcie, najpierw zobaczymy może sobie bez niczego, jak smakuje. Zupa lepsza. Ciasto jest gumowate, szynka jest ok, ser jest taki trochę tekturowy. Bardzo dużo jest tutaj położone oregano i bazylii, co przyćmiewa smak kolejnych rzeczy. Taki duży sos do tego dostajemy, naprawdę spory. I widać ziarna gorczycy, które są mocno wyczuwalne podczas konsumpcji. Sos jest jeszcze ok. Nie zachwyca i to jest małe stwierdzenie, czyli zupa z początku wydaje się na razie najatrakcyjniejszą opcją. Frytki i to są dania absolutnie nie do powtórzenia i tym bardziej, że to uważam kosztuje pewnie gdzieś z 13? 16,99. Ojoj! Ojoj! No nie! W ogóle! Nie. Pamiętajcie, moi drodzy, że to jest moja subiektywna opinia i to są testy konsumenckie, które każdy z nas może zrobić i to tylko Dymuś tak mówi tutaj. Ojoj! Że to nie jest zbyt atrakcyjne, no po prostu. Ja bym tego nie zamówił na pewno drugi raz. Kurde, widzę, że te wszystkie rzeczy, wszystkie te knajpy, one wszystkie mają praktycznie to samo. Frytki wszędzie. Tu trochę nas spoileruje, wy jeszcze nie wiecie co to jest, ale ja wiem. A to, moi drodzy, skrzydełka. Bardzo mocno przyprawione i bardzo mocno upieczone. Skóreczka się wybiła. Wszystko jest zamknięte w takim opakowaniu. Dosyć ich tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć sztuk, przepraszam. Nawet siedem. O, nie, jest sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj. No nie zjadłem. Ja wiem. Wziąłem menu. Zaraz zobaczymy. Bardzo ładnie pachnie.
Takie typowo kurczakowe. No zaraz zobaczymy, sprawdźmy jak to leci. Bardzo dużo jest położonej słodkiej papryki. A nie, przepraszam cię, skrzydełka 6 sztuk nabite, a na menu jest ta sama cena? Sorry, mów. No analizuj, analizuj. Na menu jest, że 7 sztuk, 19,90, na paragonie nabite 6 sztuk. Za? 19,90. Tak? No to nieładnie. Za ile? Za 6 sztuk, 19,90. To już się przestało smakować? Nie, muszę tam się chyba przejść. Strasznie drogo! 20 zł za 6 skrzydełek? Aż mi się gorąco zrobiło. No nie są złe. Są bardzo soczyste. Mówię, dużo jest tutaj użytej papryki czerwonej, mniej wędzonej, typowo kurczakowe. Są minimalnie pikantne. Delikatnie podniebienie zostało potargane. Jeżeli chodzi o porcję, jest zatrważająco mała, jeżeli chodzi o tę cenę, którą musimy wydać. Złe nie są, naprawdę nie są złe. No na razie na pewno najlepsza propozycja. Aczkolwiek mówiąc szczerze, jakość podanych dań, a cena... No chociaż kurwa za taką kawalątek zupki 10 zł. Bardzo droga knajpa. Gorąca pizza. Opakowanie ładne. No nie no, Pizza Hut, nie ma co ukrywać, właśnie pizzą stoi. Mała pozycja. Tak wygląda pizza pierwsza. Carbonara, pieczarki, boczek, czerwona cebula, pomidory. Wszystko jest na grubym cieście. Więc zobaczcie, dla tych, którzy właśnie tak lubią. I rzeczywiście składników na jednym kawałku jest naprawdę dużo. Dobra, zobaczmy. No tu jest okej. Okay. No, tu jest okej. Okay. Bardzo tłusta propozycja. Oj, naprawdę, tłuściutka. Jest bardzo, wiesz, jaka w smaku? Obojętna. Zajebiście obojętna. Twoje kubki smakowe nie wędrują w którąś ze stron. Jeszcze wezmę z tej strony, żeby było więcej składników. W ogóle jakby te, kurczę, dania tak trochę w mojej ocenie spadły. No ja pamiętam jeszcze, jak byłem w Pizza Hut, kurczę, pieczone, no z 3 lata temu. Było to smaczniejsze. Jest to... smak nie wędruje w żadną ze stron. Ale ceną cię jeszcze zabiję. A już teraz się załamałem. No ja też już też jestem załamany. 25 zł, no. 99 groszy. Za małą pizzę. Gdzie to jest na jedną osobę, to jest leciutko. Co to jest pewnie z 15 cm za 25 zł, gdzie smak was nie powali. No składniki użyte może nie oceniajmy, może są dobre, ale no nie jest to produkt, który bym absolutnie zachwalił. Będzie, że taka ładna wystawa. Na bazarze. Halo, przepraszam, czy ktoś by chciał skosztować? Dobra, sprawdzamy kolejną. Bardzo proszę. Dobra, i teraz to jest, moi drodzy, ja tu w podglądzie sobie widzę, jest to, widzę, chyba margherita. Prawda? Bardzo cieniutka. Zobaczymy, jaki ser został użyty. Ale wygląda na taką, powiem wam, mega American. Ser bardzo spieczony, mega wręcz. Zobaczcie. Nic więcej na niej nie ma, no bo to jest najprostsza propozycja, ale za którą niekiedy Amerykanie czy Włosi by się pozabijali. Dobra margherita to podstawa pizzy. Zanim pierwszy gryz, to powiedz, ile taka przyjemność kosztuje. Poczekaj, tamta 25, to ta będzie kosztować 17,99. Złotówkę taniej. 16,99. Czyli 17... Kupiłbyś! No to się zaraz okaże, czy by kupił, bo... Dobra. Jestem rozwalony. Serio, to smakuje nie jak z pizzerii, która promuje się i mówi się, że jest jedną z lepszych. Żeście też mieli dobry pogląd na tą sytuację. Ja też nie mówię tego jako wybitny koneser wprost z Neapolu. Nie, jako zwykły konsument, który chciałby zjeść coś, co niby jest korzystne, dobre, atrakcyjne. Jest to okej, okay, ale nie ma w tym ani grama nuty takiego powiewu czegoś, co byście mogli zjeść w innym kraju. Czegoś niesamowitego. Jest to absolutnie normalne, standardowe. Musielibyście zobaczyć, ile prezes nakłada sosu na tą pizzę, żeby zabić jej smak. To jest w zasadzie, są ludzie, którzy jedzą sos z pizzą, są ludzie, którzy jedzą pizzę z sosem, są ludzie, którzy jedzą pizzę z oliwą. Ja się liczę do tej ostatniej gamy osób, aczkolwiek później na pewno jem pizzę z sosem. Ale w tym przypadku jednak będę wyznawcą teorii, że sos z pizzą. Ale ten sos jest dobry. Sos jest dobry. Zobaczcie, jak ten kawałek pizzy wygląda. No, na pewno sami jesteście w stanie sobie wyobrazić, co mam w głowie. Ostatnia przygoda, tym razem Pizza Hut podaje ciekawe co. Tak wygląda. Zajrzę sobie. Bardzo ładnie pachnie. Wydobywa się zapach jalapeno. Jalapeno? Jak wy to tam mówicie? Ja zawsze mówię tak samo. Jalapeno. Szynka. Jest to pizza taka bardziej w stylu, widzę, Mexico. Salami, jalapeno, czerwona cebula, ser, no i sos. I tak wygląda ta pizzerka. Proszę bardzo. Dobra, zacznijmy znowu od ceny, bo ona może być konkret.
tak sobie podejrzewam, że coś jak carbonara może to stać. Ładnie pachnie. Naprawdę bardzo ładnie pachnie, zachęcająco. Mięśnie takie są dosyć mocne. Smaki, mocne przyprawy. 27,99. Mniej. 24,99? Jeszcze mniej? 22? 23,99. Czyli 24 zł. No dobra, to zobaczmy, jak smakuje danie za 24 zł. Najlepsza. Hot pepperoni. Czyli mamy salami pepperoni i mamy do tego jalapeno, które jest mocne. No, pikantne, ostre, mocno czuję w jamie ustnej, a także już na podniebieniu dojdzie. Smak jest fajny, mocny, intensywny. Jest to bardzo mocno spieczone. Pepperoni nie jest może jakoś super ostre, ale z kolei to jalapeno mocne. Dobra amerykańska pizza. I tutaj, jak dodalibyśmy do tego jeszcze sos, który jest, tak jak Wam mówiłem, w pożo, to tutaj można sobie pojeść, ciasto też jest. To jest wszystko na innym cieście? Co to jest? To jest tradycyjne. Tak wygląda ten kawałek, grubość, jak sami widzicie, ale powiem Wam szczerze, że to autentycznie smakuje najlepiej. I tutaj rzeczywiście czuć, że jemy jakąś tam pizzę. Które dania by Wam polecił? Tylko dwie pozycje i to naprawdę, jeżeli jesteście głodni, bo uważam, że w innych miejscach byście zjedli o wiele lepiej. Są to skrzydełka za powalającą cenę 20 zł, a także ta ostatnia pizza w stylu meksykańskim, ona delikatnie gdzieś tam pobudza kubki smakowe i coś tam czujecie, że jecie. Ogólnie bardzo drogo, mega średnio. I to jest moja oczywiście subiektywna opinia. Dajcie znać, czy Wy tak samo sądzicie, czy macie podobne wrażenie. Jeżeli tak, to niech sekcja komentarzy zapłonie Waszymi komentarzami, a my spotkajmy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No co Wam? Subskrypcja na lewo jeden film, na prawo drugi. Buzi, buzi, pa.